Szanowni Państwo, moim gościem jest Łukasz Lewandowski, dyrektor handlowy w firmie Agroland. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Janku, Szanowni Państwo. Panie Łukaszu, jesteśmy już po kilku tygodniach pandemii. Jak Państwo odnajdujecie się zarówno od strony handlu, jak i montażu maszyn, produkcji środków, tych niecodziennych realiach, gdzie kontakty biznesowe zostały dość mocno ograniczone? No, można to pytanie rozpatrywać w wielu aspektach, Szanowni Państwo, bo cała sytuacja na pewno jest inna, jest dziwna, jest nietypowa, jest w jakimś stopniu nieznana. Na pewno mamy tutaj do czynienia z drastycznym, może nie drastycznym, ale na pewno z odczuwalnym zmniejszeniem popytu na maszyny rolnicze, chociażby w tym segmencie analizując sytuację, bo jeśli chodziło o naszą działalność, to mamy w swojej grupie szereg firm, które w jakiś sposób są skoncentrowane czy skumulowane wokół rolnictwa i jak gdyby te wszystkie nasze firmy wchodzące w skład grupy dotykają rolnictwa. Jeśli chodzi o sam Agroland, w którym zarządzam sprzedażą, to ten rynek maszynowy rzeczywiście widać, że popyt na maszyny rolnicze spadł. Ale też nie można powiedzieć o jakimś całkowitym zamknięciu tego rynku, czy ograniczeniu działalności do minimum. W samych maszynach rolniczych może i rzeczywiście widać tąpnięcie, ale są branże, które dzisiaj też z sektora rolniczego, które dzisiaj odnoszą bardzo duże sukcesy. Nawet tutaj na naszym lokalnym podwórku sąsiedzi, nasi koledzy z branży, którzy mają gorzelnie chociażby, mówią o kilkuset procentowym wzroście cen za ich produkty. Czyli to też nie jest tak, że w tym okresie pandemii każda jedna firma z sektora rolniczego cierpi tutaj na jakieś katusze z powodu na spadek sprzedaży. Popyt na maszyny częściowo spadł, ale rolnicy, którzy mają jakieś zobowiązania, plany inwestycyjne związane z dofinansowaniem z programu rozwoju obszarów wiejskich, muszą w jakiś sposób załatwiać swoje formalności, dowiadywać się, wykonywać oferty na maszyny. Jak w praktyce to wygląda? No ogólnie też nie można powiedzieć, że zupełnie ten rynek się załamał, bo się nie załamał. To nawet w dobie wojny rolnictwo jak gdyby musi żyć swoim życiem, produkować trzeba. Jeśli chodzi o sam handel w tym sektorze rolnym czy maszyn rolniczych, to też nie mówimy tutaj o załamaniu rynku, że kompletnie się załamał. Nasza działalność, jeśli chodzi o chociażby Agroland, to w naszej ofercie posiadamy kilka marek, których sprzedaż jest dość sezonową sprzedażą, czy można wyodrębnić pewne grupy produktów, które sprzedaje się w określonych odstępach czasu, w określonych sezonach. Jeśli chodzi o Agroland, to jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Klas, jak Missouri, jak Dungreville z Francji, jak Hausen z Anglii. Jeśli chodzi o same kombajny, to marki Klas, no to gro tych kombajnów zamawianych jest zimą, czyli dzisiaj ciężko mówić o jakimś spadku sprzedaży czy jakichś wielkich zmianach w tym segmencie sprzedaży, chociażby z tego powodu, że czym jest sprzedaż? No sprzedaż no z definicji kupić, sprzedać czy handel, to też ta sprzedaż nie wygląda w taki sposób, że to jest market, idziemy dzisiaj, kupujemy, zabieramy towary i już je mamy. Tutaj zamawiamy towar, ten okres od wyprodukowania do realizacji zawsze jest czynnikiem też generującym w jakiś sposób cenę i ten czas jest dłuższy, to z tą ceną producenci maszyn rolniczych mogą iść na większe ustępstwa, czy tą cenę bardziej czynić przystępną, czy udzielać po prostu większych rabatów klientom. A zamówienia kombajnów chociażby zimą, dzisiaj te kombajny wydajemy, od wiosny do żniw będziemy te kombajny wydawać. Część z tych maszyn to są też realizacje PROW-ów, część to zamówienia po prostu wynikające z profilu produkcji. Jeśli chodzi o maszyny do technologii siewu pasowego Missouri ProTill, to też mówimy tutaj o sprzedaży, czy w jakim aspekcie tą sprzedaż będziemy analizować, to też o to chodzi.
Mówimy tutaj o takim pojęciu jak sprzedaż, czyli wystawienie faktury, a sprzedaż, zamówienie to często jest też właśnie kilka miesięcy wcześniej, przed rzeczywiście tym odbiorem maszyny, czy praktycznie zamówienia spływają cały sezon, a wydajemy te maszyny głównie w tych okresach, kiedy maszyny są użytkowane, czyli ta nasza działalność jako działalność firmy handlowej też nie jest tak, że została zupełnie zaburzona. Wręcz powiedziałbym, że przeciwnie, tutaj ta sytuacja związana z pandemią wymusiła szereg innych działań, które trzeba było podejmować po to, żeby zachować płynność, po to, aby odpowiedzialnie pracować na rynku. Odpowiedzialnie, no to wiadomo, że zgodnie z tymi wszystkimi postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa klientów, pracowników, ale też odpowiedzialnie, bo maszyny, które były zamawiane jeszcze nawet zimą w ubiegłym sezonie, od jesieni z ubiegłego roku, te maszyny muszą zostać wyprodukowane, muszą zostać dostarczone i wiadomo, że z zachowaniem wszelkich obowiązujących czy niezbędnych środków bezpieczeństwa, ale te maszyny muszą dotrzeć do klientów. No i też nie mogliśmy sobie pozwolić na to, aby dopuścić do takiej sytuacji, że nasza działalność zostanie zamknięta. W miarę rozwoju sytuacji, z zmianą epidemii w pandemię i tak dalej, podejmowaliśmy szereg czynności, które to ryzyko zamknięcia jakiegokolwiek działu, którejkolwiek z firm wchodzących w skład grupy, były ograniczane do praktycznie minimum. Dzieliliśmy się na zespoły i tak dalej, po to, żeby unikać kontaktu, aby wszyscy z wszystkimi nie mieli tego kontaktu, aby rzeczywiście to ryzyko zamknięcia jakiejś komórki było jak najniższe. No może na samym wstępie powinienem jeszcze kilka słów chociażby powiedzieć o tym, czym de facto się tutaj zajmujemy w ramach grupy firm. Powiedziałem tylko w kilku słowach, że mamy szereg firm pracujących wokół rolnictwa, no ale w skład tej grupy wchodzą takie firmy jak Agroland, który zarządzam sprzedażą, czyli handel maszynami rolniczymi. Jesteśmy też dystrybutorem w Agrolandzie maszyn marki Mzuri i marka Mzuri, jak już zapewne część z Państwa wie, czy wszyscy Państwo wiecie, w 2017 roku została nabyta przez właściciela Agrolandu, czyli jak gdyby ten sam właściciel jest dzisiaj producentem maszyn rolniczych oraz dystrybutorem, eksporterem i tak dalej, czyli można powiedzieć, że no może nie, że właściciel przewidział ryzyka występujące, czy które mogą wystąpić w prowadzeniu biznesu, ale na pewno na prowadzeniu biznesu zna się na tyle, że ta dywersyfikacja różnych działalności przekłada się też na takie bezpieczeństwo i całego biznesu, i też pracowników, czy rodzin pracowników i tak dalej. Czyli nie tylko skupienie się na jednej branży, czy to takie typowe stanie na jednej nodze, no tych nóg musi być kilka, żeby rzeczywiście w dobie kryzysu, czy jakiegoś załamania, tąpnięcia na rynku można było sobie poradzić. Kolejną z firm, które wchodzą w skład grupy, jest firma Agrami. Firma, która produkuje środki mikroelementowe, kondycjonery wody. Tak jak już mówiłem wcześniej, choćby wystąpiła wojna, rolnictwo musi produkować, a jak gdyby, no nawet odwołując się jeszcze do tej sytuacji związanej z koronawirusem, w sytuacji, kiedy rzeczywiście ten popyt na maszyny rolnicze spada, trzeba mieć w swojej ofercie, no powiedziałbym, że produkt tego pierwszego kontaktu, czy taki niezbędny produkt, który mimo wszystko i tak się sprzedaje. No i no może nie wprowadzaliśmy tutaj wewnątrz firmy jakiegoś planu kryzysowego, bo o czymś takim nie ma mowy, ale my taki plan, powiedziałbym, kryzysowy praktycznie odtwarzamy każdego tygodnia czy każdego miesiąca. Plan kryzysowy, czyli analiza sytuacji, bieżąca analiza sytuacji. Nie jesteśmy jakimś wielkim koncernem, gdzie ten proces decyzyjny czy proces zmian zachodzi bardzo, bardzo długo. No, nawet biorąc pod uwagę takich gigantów jak Orlen, gdy sytuacja na rynku się zmieniała, jak szybko potrafili, no, powiedzmy, przestawić się do tego, żeby chociażby dystrybuować środki dezynfekujące. No i tak samo w naszej branży, dzięki temu, że w swojej ofercie czy w swojej grupie firm mamy takie produkty jak na przykład środki mikroelementowe, to ten sam team handlowy, mój team sprzedażowy, który de facto w tym codziennym dniu pracy zajmował się praktycznie tylko maszynami, dzisiaj każdy handlowiec stał się też agronomem i można było bardzo szybko zareagować na te
na te tąpnięcie chociażby w nowych zamówieniach maszynowych, taką szybką reakcją, że zmieniamy asortyment, czy rozszerzamy go sobie po to, żeby rzeczywiście nie stracić tego kontaktu chociażby z rynkiem, no bo bardzo dużo się mówi o home office, o pracy zdalnej i tak dalej, no ale w sprzedaży maszyn rolniczych, czy w obsłudze klientów z sektora rolniczego bardzo ważną rolę odgrywa zaufanie, taka rzetelne, fachowe doradztwo, no ale też ten bezpośredni kontakt, czy ten bieżący kontakt w sytuacjach, kiedy rzeczywiście jest taka potrzeba. No i dzięki temu, że mamy w swojej ofercie produkty chociażby te mikroelementowe, to produkcja na polach idzie, pełną parą idzie. No dzisiaj myślę, że większym problemem dla nas praktycznie, czyli do grupy firm pracującej na wokół rolnictwa, na rynku rolniczym powiedzmy, większym problemem dla nas będzie susza i wszystko to, co za sobą pociągnie ten kolejny już rok z niedoborem wody. A niekoniecznie nawet takie znaczenie w naszej działalności odegra sytuacja z pandemią koronawirusa. Wiadomo, że to wszystko jest w jakiś sposób sprzęgnięte, no ale dzisiaj na pewno bardziej boimy się suszy, aniżeli boimy się tego, jakie konsekwencje za sobą poniesie koronawirus. Wspomniał Pan, że dużo wcześniej zakupionych maszyn jest na bieżąco wydawanych, uruchamianych. No wiadomo, maszyny będziemy zamawiać na kolejny sezon jesienią, w żniwach. Czy macie już jakieś sygnały właśnie o możliwym tutaj spadku zainteresowania nowymi maszynami w przyszłości, właśnie spowodowanych tym, że od kilku tygodni mamy do czynienia chociażby z obniżką cen skupu niektórych płodów rolnych? No, na pewno bardzo dużo zmieniło się przez te ostatnie kilka tygodni, chociażby w myśleniu o biznesie, bo dzisiaj rolnictwo, czy to gospodarstwa rolne, często nasi klienci już zaczynają, czy traktują już jako biznes. Aby biznes był biznesem, aby był bezpieczny, no to trzeba też ku temu stwarzać jak gdyby warunki. No i tutaj znowu asortyment, który posiadamy w swojej sprzedaży, bardzo dobrze się w tą sytuację wpisuje. Maszyny do uprawy pasowej w technologii Mzuri ProTil to maszyny, które na pewno dzisiaj przemawiają jak gdyby do rozsądku, no nie tylko rządzącym, bo nawet po tym ogłoszonym z końcem w ubiegłym miesiącu naborem na modernizację z obszaru D, to widać też takie sygnały już ze strony nawet sygnału. Widać to, że ktoś w Ministerstwie Rolnictwa też podejmuje decyzje, wyciąga wnioski, że ten problem z niedoborem wody to już problem nie lokalny, to już jest problem globalny, którego nie da się rozwiązać w przeciągu kilku krótkich dni czy decyzji. No i widać też to chociażby po tym, które maszyny z tego wykazu ministerialnego są najwyżej punktowane. Dzisiaj najwyższą punktację uzyskują maszyny, agregaty uprawowo-siewne do siewu bezpośredniego z nawożeniem pasowym, czyli w tym ostatnim czasie, to jest okres, powiedziałbym, że wytężonej pracy dla całego zespołu sprzedażowego, no tej pracy troszkę innej, troszkę mniej bezpośredniej, czy nie bezpośredniej, ale bardziej online, ale rzeczywiście mimo wszystko są sygnały, że rzeczywiście popyt na maszyny rolnicze spadnie, ale że zrekompensujemy sobie to z nawiązką, tymi nowymi rozdaniami dofinansowań, chociażby z tego działania modernizacja. Robimy sporo ofert w tym momencie. Pogoda, no rzeczywiście też ten okres bezopadowy, widmo kolejnej suszy znowu daje do myślenia, czyli ta technologia uprawy pasowej to wpisuje się w tą sytuację bardzo dobrze, no i w taki sposób staramy się sobie zrekompensować. Powiedziałbym ten spadek sprzedaży, który wywoła rzeczywiście sytuacja z koronawirusem, czy ta niepewność na rynku. Ale też w drugą stronę, bo sprzedaż można mierzyć, zazwyczaj mierzy się obrotem, mierzy się tą, nie wiem, marżowością, dochodowością, ale takim najprostszym wskaźnikiem do mierzenia handlu w firmach handlowych jest po prostu mierzenie obrotu, bo to proste wygenerowanie sobie bilansu, ile się sprzedaje dziś, ile się sprzedało w ubiegłym sezonie. No.
Z uwagi chociażby na tą sezonowość sprzedaży, ja osobiście zauważam, że marzec tego roku, czyli ten marzec, w którym mieliśmy tutaj do czynienia z tym rozpowszechniającym się koronawirusem, jest zdecydowanie lepszym miesiącem sprzedażowym, obrotowym dla nas, aniżeli chociażby analogiczny okres pierwszy kwartał ubiegłego sezonu. Ma na to wpływ wiele czynników, no ale między innymi to, że właśnie te pierwsze dwa lata, te ostatnie dwa lata suszy, pewne inwestycje naszych klientów wstrzymały, no i część tych gospodarstw rzeczywiście w tym sezonie już była gotowa do inwestycji i widać to po tych zamówieniach, które realizowały się w tym okresie jesieni ubiegłego roku. Zamówiliśmy pod klientów sporo kombajnów, a te kombajny, dzisiaj kombajn zbożowy na gospodarstwo 200-300 hektarowe, to mniej więcej jego wartość generuje rzeczywiście obrót. 20 takich kombajnów to rzeczywiście pokaźną sumę, czy pokaźną składową naszego obrotu generuje, naszego obrotu. Też troszeczkę tutaj poruszam się w takiej sferze pomiędzy firmami, bo ja jak gdyby odpowiadam za sprzedaż maszyn w firmie Agroland. No i tutaj jeśli mówimy o samym obrocie firmy Agroland, to w tym pierwszym kwartale na pewno odnotowaliśmy zwyżkę w stosunku do ubiegłego roku. Aczkolwiek sytuacja z nowymi zamówieniami, chociażby maszyn żniwnych, widać, że ten popyt spadnie, no ale podejmujemy szereg działań takich, które mogą nam pozwolić na to, aby w ten okres wejść w jak najlepszej kondycji, bo to jak będzie wyglądała sytuacja po pandemii, no to dopiero się okaże za kilka miesięcy, czy pół roku, czy nawet rok w branży takiej, w której my działamy, czyli z tym sezonowym zamawianiem maszyn o stosunkowo dużej wartości. I aby rzeczywiście w tej sytuacji sobie poradzić, to staramy się wejść w ten okres w jak najlepszej kondycji finansowej, stąd też ta dywersyfikacja towarów, szybkie przebranżowienie naszych handlowców, podparcie się innymi działalnościami po to, aby rzeczywiście nie było takiego okresu, że dzisiaj prześpimy pewien moment, a za pół roku obudzimy się, że nie jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, w której nie potrafimy się odnaleźć, bo te tryby przestały się zazębiać i nie jesteśmy w stanie już jak gdyby na tą karuzelę z powrotem wskoczyć. I te środki mikroelementowe dzisiaj naprawdę fajne, zapewniły nam fajny kontakt, czy cały team sprzedażowy podzielony w drużynach, tak aby rzeczywiście pracować zdalnie i bezpiecznie, mógł pracować, aby ten kontakt z klientem cały czas był, aby ta systematyczność naszej działalności była utrzymywana. Bo dzięki tej systematyczności, dzięki temu fachowemu doradztwu, no to są argumenty, którymi rzeczywiście do klientów docieramy. No i też to, że rzeczywiście szybko jesteśmy w stanie zmieniać się i dostosowywać się do sytuacji na rynku, to wydaje mi się, że będzie bardzo kluczowe w tym, co się okaże za pół roku, bo tak mniej więcej ja szacuję, że to będzie ten okres, kiedy rzeczywiście firma naszej kategorii, zajmująca się handlem maszynami, rzeczywiście najbardziej odczuje to sytuację z koronawirusem. Miejmy nadzieję, że ten spadek nie będzie taki duży. Będzie to też oznaczać, że no, całej branży, rolnikom, firmom udało się dobrze przejść przez ten nieciekawie zapowiadający się sezon, bo oprócz koronawirusa przede wszystkim, tak jak pan wspomniał, susza. Jeszcze przymrozki niedawno dawały się dość mocno we znaki, więc początek nie jest wcale łatwy. Myślę, że o ile wielu naszych widzów doskonale zna Państwa ofertę, szczególnie w zakresie handlu i produkcji maszyn, tak stosunkowo niewielu może wiedzieć na temat Państwa najnowszej inwestycji, jaką jest Centrum Badawczo-Rozwojowe. Jakby mógł Pan w kilku słowach scharakteryzować, co dzieje się w tym nowym budynku w Śmielinie, jakie tam są prowadzone badania, jaki jest cel tego Centrum Badawczo-Rozwojowego? A więc, panie redaktorze, myślę, że szanowni państwo, na taką dokładniejszą relację z tego centrum, nowo powstałego Centrum Badawczo-Rozwojowego, bardzo serdecznie zapraszam, może stworzymy też jakiś tutaj reportaż, obchodząc kolejne pracownie, kolejne laboratoria. Ale gdybym miał tak w kilku słowach odpowiedzieć na to pytanie, to z
Całe Centrum Badawczo-Rozwojowe jest takim podsumowaniem tej kwintesencji wynikającej z różnych firm wchodzących w skład naszej grupy. I Centrum Badawczo-Rozwojowe to jest organizacja, to jest centrum, które de facto ma zajmować się udoskonalaniem tego, co już jest, opracowywaniem nowych technologii, nowych rozwiązań, chociażby w ramach prowadzonych działalności. Centrum Badawczo-Rozwojowe zostało wybudowane, stworzone w ramach działalności firmy Agroland. Agroland, tutaj wiadomo, jak już powiedziałem wcześniej, jest firmą zajmującą się handlem maszynami rolniczymi czy środkami mikroelementowymi naszej firmy Agrami. I w tym Centrum Badawczo-Rozwojowym mamy trzy główne laboratoria. I jest to Laboratorium Inżynierii Mechanicznej, Laboratorium Oceny Roślin i Gleby oraz Laboratorium Środków Użyźniających. I te wszystkie laboratoria są w pełni autonomiczne, ale w pełni funkcjonalnie połączone ze sobą. Czyli w Laboratorium Inżynierii Mechanicznej badamy technologię Mzuri ProTeal pod tym kątem, co, w jaki sposób można poprawiać, zmieniać kształt, zmieniać budowę po to, aby uzyskiwać jak najwyższe wydajności, wskaźniki zużycia czy zapotrzebowania chociażby na olej napędowy. Pierwsze prace realizowane chociażby w tym laboratorium są już dzisiaj na etapie patentowania. Opracowywane są nowe kształty elementów roboczych, dostosowywany jest materiał do tego, aby rzeczywiście te odporności na ścieranie, na zużycie, na różne warunki atmosferyczne były dobierane w taki sposób, aby pasowały, jakby spełniały swoją rolę jak najbardziej. To laboratorium chociażby środków użyźniających są tam, które jest wpisane troszeczkę pod kątem sprzężone z firmą Agrami, z producentem nawozów mikroelementowych. Opracowywane są nowe formulacje, nowe składy chemiczne. Pracujemy dzisiaj nad tymi nawozami startowymi, mikrogranulatami. Tych rozpoczętych przedsięwzięć jest całe mnóstwo, ale aparatura wchodząca w skład pracowni znajdujących się w tych laboratoriach pozwala na bardzo szybkie uzyskiwanie informacji bezpośrednio po wykonanych testach. Nie musimy czekać kilka lat na to, aby rzeczywiście z rynku uzyskać informację, czy żywotność elementów roboczych jest optymalna, nieoptymalna, za długa, za krótka. No przeważnie będzie to, że mogłaby być dłuższa. Tutaj wykonujemy testy, mamy mnóstwo maszyn zmęczeniowych, rozciągających, poddających różnym obciążeniom i rzeczywiście możemy mieć tą informację bardzo szybko. W tych nawozach mikroelementowych mamy komory służące wygrzewaniu, wychładzaniu elementów czy roślin, ale jeśli chodzi o te nawozy mikro, to nie, jak gdyby jako producent nawozów każdy producent określa dwuletnią zdatność tych środków do zużycia. Wiadomo, przez dwa lata ta temperatura też oscyluje od temperatur rzędu 30-40 stopni latem do tam minus 20, teoretycznie minus 20 zimą, czyli nie musimy czekać dwóch lat po to, żeby sprawdzić, co się zadzieje, gdy takie amplitudy temperatur wystąpią, te informacje mamy kolejnego dnia, praktycznie po wykonaniu kilku testów. W Laboratorium Oceny Gleby i Roślin informacje bezpośrednio z pola o tym, w jaki sposób, jakie zagęszczenie jest w pasie uprawionym, nieuprawionym, jaka wilgotność jest w pasie uprawionym, nieuprawionym, w zależności od zmiennych parametrów, które sobie zadamy, szersza redlica uprawowa, węższa, kształt taki, inny. Ta informacja bardzo szybko przepływa. I taką ciekawostką jest komora wegetacyjna, gdzie możemy zadawać warunki, wymuszać warunki typowo niezależnie od pory roku czy od okresu i zadawać określone warunki wilgotnościowe, temperaturowe, oświetleniowe, czyli możemy sterować tym wszystkimi warunkami, które de facto praktycznie zdarzą się w produkcji rolnej. I to cała działalność tego Centrum Badawczo-Rozwojowego bardzo
sprawnie wpisuje się w działalność wszystkich firm, wszystkich czy tych głównych firm wchodzących w skład grupy, aby jeszcze bardziej dostarczać technologię skrojoną na miarę dzisiejszych czasów, aby rozwiązania oferowane przez firmy wchodzące w skład naszej grupy były rzeczywiście tymi najbardziej, no staram się unikać tego słowa, innowacyjnymi, bo dzisiaj to słowo innowacja to jest takim słowem wytrych, którym każda firma próbuje forsować każde drzwi, ale rzeczywiście wokół tej innowacji powinna dzisiaj ta najważniejsza gra na rynku się toczyć. Rzeczywiście szeroki zakres działalności, aż chciałoby się odwiedzić to centrum. Oczywiście, kiedy będzie taka możliwość, kiedy obostrzenia na to pozwolą, kiedy będzie brak tych obostrzeń. No i czekamy na efekty, aż pierwsze z modernizacji będziemy mogli zobaczyć na produkowanych przez Państwa maszynach. Myślę, że w tym momencie też warto wspomnieć o jeszcze raz o sercu naszej branży, jakim są rolnicy, którzy no, tak jak i Państwo w tych ciężkich czasach cały czas dzielnie stawiają czoła przeciwnościom losu, nie tylko, tak jak wspomniałem, pandemii, ale i trudnym warunkom atmosferycznym. Wierzę, że prace prowadzone w Centrum Badawczo-Rozwojowym nie będą tylko skoncentrowane na tym, jak radzić sobie w warunkach niedoboru wody, ale i także niejako będą też odzwierciedleniem innej sytuacji pogodowej, wierząc, że ta susza kiedyś nas opuści i doczekamy się normalnego, jeżeli można tak powiedzieć, sezonu, gdzie mamy odpowiedniej ilości deszczu, słońca, ciepła i mrozu, który też jest potrzebny. No w tym momencie chciałbym podziękować Szanowni Państwo, Wam wszystkim, słuchaczom, rolnikom za trud wkładany rzeczywiście w produkowanie w tych jakże ciężkich czasach. Przyszło nam jako rolnikom dzisiaj mierzyć się z dość nietypowym problemem, który jest oprócz oczywiście tej suszy, czyli z tym koronawirusem. Myślę, że akurat rolnictwo będzie gałęzią gospodarki, która obroni się tutaj praktycznie najlepiej z tych wszystkich gałęzi, ale do tego nie doszłoby, gdyby nie zaangażowanie wszystkich i głównie rolników. Przystąpiliśmy jako firma Agroland też do tego programu realizowanego, panie redaktorze, wspólnie z firmą czy Stop Agrarem, gdzie dziękujemy rolnikom za to, że rzeczywiście w tych trudnych czasach starają się pracować na tyle normalnie, czy normalnie, na tyle, na ile jest to możliwe. Dla nas można powiedzieć, że wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem i dostosowywaniem swojej działalności do obecnej sytuacji zawsze były priorytetem, są priorytetem i robimy wszystko, co tylko możliwe, aby rzeczywiście naszych klientów nie zawieść. Zawsze w każdej sytuacji staramy się znaleźć rozwiązanie każdego problemu czy rozwiązanie na każdą sytuację, a wiadomo, że sytuacja zawsze może być różna. No i jeśli będzie taka potrzeba, serdecznie zapraszamy. Cały czas jak gdyby funkcjonujemy z zachowaniem wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa. Realizujemy akurat ten program rozwoju obszarów wiejskich, modernizacja. Stworzyliśmy odrębną komórkę do chociażby pozyskiwania dofinansowania z PROW-u, czyli jeśli będzie taka potrzeba, bardzo chętnie służymy pomocą i fachowym doradztwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Cześć, tu Bartek Stop Agrar Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki.